Tego roku wpłynęło do Polski 1,5 miliona ton węgla z portów rosyjskich, z portów z obwodu leningradzkiego. Ustaliliśmy to poprzez kilkutygodniowe śledztwo, poprzez ostatnie dni spędzone na interwencjach senatorskich w porcie w Szczecinie. Szanowni Państwo, PiS zapewniał o tym, że jest partią wzorcową, jeśli chodzi o izolację Rosji. Zapewniał o tym, że przestrzega embarga. Mamy wrażenie, że więcej było kuszenia, a chciwość bierze w tym wszystkim górę. Według naszych ustaleń w ciągu ostatniego roku wpłynęło ponad milion ton węgla z portów rosyjskich. To są głównie porty Sankt Petersburg i Wyborg. Embargo Unii Europejskiej jest najprawdopodobniej omijane. Chciałbym podkreślić, że embargo Unii Europejskiej dotyczy wywozu z Federacji Rosyjskiej do Unii Europejskiej. Nie tylko węgla rosyjskiego, ale jakiegokolwiek innego węgla. Embargo Unii Europejskiej jest szersze od embarga polskiego, nie mówiąc już o stronie moralnej. Jeżeli politycy PiS-u za chwilę będą twierdzić, że nie wiedzą, co to jest za węgiel, albo jest to węgiel innego pochodzenia, nie wierzcie Państwo w to, ponieważ mieliśmy do czynienia kilka lat temu z aferą z węglem z Donbasu, gdzie fałszowali Rosjanie dokumentację tego węgla, przedstawiając jako swój, a tak naprawdę to był węgiel wywożony z Donbasu. Nie należy wierzyć Rosjanom. Rosjanie to kłamcy, Putin to kłamca, Putin to morderca. Co bardzo istotne w tej aferze, transport realizowany jest regularnie małymi jednostkami. To nie są masowce po 30-40 tysięcy ton, to są często statki 2000 ton. Według informatora, który przekazuje nam te dane, wynika to z tego, żeby ten transport był mniej, żeby mniej rzucały się w oczy. Natomiast statki pływają bardzo, bardzo często. Co bardzo istotne, załogi tych statków w większości to są Rosjanie. Kapitanowie tych statków to są Rosjanie, mimo że statki pływają pod banderą Malty, Cypru, czy też Antigi Barbudy. To są statki złożone z Rosjan. I co bardzo istotne, wpuszczani są Rosjanie, marynarze rosyjscy do polskich portów, do Szczecina, Gdańska, Gdyni, również do Świnoujścia. W poniedziałek w nocy dostaliśmy informację o tym, że statek taki zbliża się do portu w Szczecinie. Razem ze współpracownikami podjąłem interwencję. Interwencję ruszyliśmy do Szczecina. Szanowni Państwo, statek załadowany był w porcie Wyborgu węglem. Kolejny slajd, proszę. Statek wypłynął z obwodu leningradzkiego w kierunku Szczecina. Kolejny slajd, proszę. To jest moment, u którego uchwyciliśmy. Statek wpływa do portu w Szczecinie. Na pokładzie tego statku jest załoga rosyjska. Kapitanem jest Rosjanin o imieniu Gennady. Dmitrij, Aleksiej, Wasil. Kolejny slajd, proszę. Statek dopłynął do... To jest basen górniczy w Szczecinie. Kolejny slajd, proszę. O godzinie 3 zarejestrowałem otwieranie ładowni tego statku. Kolejny slajd, proszę. Od godzin rannych rozpoczął się wyładunek dźwigami w basenie górniczym. Gotowe są obok wagony. Widzieliśmy też w nocy, że te wagony były zasypywane węglem z hałd, które tam są gromadzone. Szanowni Państwo, nie ma co ufać ludziom Putina, nie ma co ufać w żadne dokumenty, które przetwarzane są przez Rosję, które dostarczane są na statkach załogami rosyjskimi. To jest skandal, że infrastruktura bezpieczeństwa Polski, infrastruktura krytyczna, jaką są polskie porty, do tej infrastruktury wpływają sobie swobodnie Rosjanie, marynarze rosyjscy. Nie ma tam żadnej ochrony. Byliśmy na kontroli o 4 w nocy w kapitanacie. Oficer roztrzęsiony stwierdził, że on nie ma na to wpływu, nic nie wie i jest, jak to powiedział, pionkiem w grze. O godzinie 7 mieliśmy kolejną kontrolę w kapitanacie. Przyjął nas już kapitan. Udało się sprawdzić w systemie, jaki to jest statek. I ten statek rzeczywiście wpłynął z Wyborga. Ten statek był załadowany węglem. Kolejny slajd. Kolejny, dobra, ostatni. Weszliśmy również na kontrolę do Urzędu Morskiego w Gdyni, w Szczecinie. Dyrektor stwierdził, że nie wie nic o transportach statków z węglem z terenu Rosji. Byliśmy wreszcie o godzinie 14 na kontroli w Izbie Skarbowej w kasie w Szczecinie. Grupa urzędników rozłożyła ręce i powiedzieli, że ten węgiel jest rzucany w trybie uproszczonym.
i nie mają możliwości de facto technicznej zweryfikowania tak naprawdę, co to jest za węgiel. Opierają się na papierach. Pytani byliśmy, czy wykonywane są jakieś badania próbek, żeby rozróżnić, czy to jest węgiel rosyjski, czy innego kraju. Stwierdzili, że badania próbek do niczego nie prowadzą. Tak wygląda sytuacja. To jest sytuacja skrajnie niemoralna. Nie należy ufać w żadne zapewnienia strony rosyjskiej. Mamy do czynienia z sytuacją, gdzie 1 000 000 ton węgla z obwodu leningradzkiego wpływało przez ostatni rok do Polski bez żadnej kontroli. Mamy do czynienia z sytuacją, w której infrastruktura Władimira Putina, porty, linie kolejowe, marynarze, obywatele Rosji finansowani są przez stronę polską. To jest rzecz skandaliczna, rzecz niebywała. Polska miała być wzorcem. Rząd PiS obiecywał, że o 180 stopni, premier mówił, o 180 stopni odwrócili szlaki handlowe, że nie będzie już węgla z Rosji. Niestety ten węgiel najprawdopodobniej, no niemalże to jest pewne, że to jest węgiel, który wpływa do Polski. Oczekuję zdecydowanej reakcji pana premiera Morawieckiego, oczekuję zdecydowanej reakcji Jarosława Kaczyńskiego. Służb KAS powinien kontrolować transporty tego surowca. KAS powinien być w koordynacji z ABW, z SKW, z CBA, z Agencją Wywiadu. Nie ma żadnej ochrony kontrwywiadowczej nad tym, co się dzieje w polskich portach. Zresztą do polskich portów, jak widać, Rosjanie sobie wpływają swobodnie. Można sobie wpłynąć do Szczecina, ci ludzie mogą się rozejść, nikt tego nie kontroluje. To jest rzecz niebywała, to jest rzecz godząca w bezpieczeństwo i w interesy narodowe Polski. Z jednej strony finansowane są porty rosyjskie, infrastruktura Władimira Putina. Te pieniądze potem przecież idą na bomby, na amunicję, którą masakrowana jest Ukraina. Z drugiej strony służby rosyjskie. No nie ukrywajmy, że marynarze rosyjscy są powiązani ze służbami rosyjskimi. Wpływają sobie swobodnie do infrastruktury, penetrują infrastrukturę krytyczną Rzeczpospolitej. A służby pisowskie, agencje pisowskie, urzędy pisowskie rozkładają ręce i niektórzy mówią, że są pionkami naszymi. Panie senatorze, czy ma pan wiedzę, czy to jest węgiel rosyjski, czy węgiel pochodzący z innych krajów, a taki, który wypływa z portów rosyjskich do nas? To po pierwsze. Po drugie, chciałem zapytać o to embargo. Czy to się odbywa w pańskiej ocenie z naruszeniem embarga, czy po prostu znaleziono jakąś lukę w przepisach i no, de facto odbywa się to niemoralnie pewnie, ale legalnie? I ostatnia kwestia. Czy ustalił pan, dokąd ten węgiel trafia po wyładunku w porcie? Nie udało się ustalić, gdzie on trafia, bo służby celne same odpowiedziały nam, że nie wiedzą, nie są w stanie teraz powiedzieć, gdzie ten transport, gdzie nie mają takich informacji. Rzekomo jest to węgiel akurat z tego statku, miał to być węgiel kazachski, aczkolwiek załoga jest rosyjska, pakowany był w Rosji, w porcie rosyjskim i po aferze w Donbasie, gdzie Rosjanie fałszowali kwity, ja nie wierzę w to, żeby... Nie wierzę w żadne zapewnienia strony rosyjskiej. Uważam, że żaden handel morski z portami z obwodu leningradzkiego nie powinien być prowadzony. Żadne statki z załogami rosyjskimi nie powinny być w Polsce przewożące jakikolwiek węgiel wpuszczane. Co do samego embarga, embargo unijne jest bardzo szerokie. I wiele podmiotów z Unii Europejskiej respektuje bardzo restrykcyjnie, nie tyka węgla z terenu Rosji. Embargo unijne mówi o tym, że zakazany jest wóz węgla rosyjskiego, ale też wóz jakiegokolwiek innego węgla z terenu Federacji Rosyjskiej i zakazane jest pośrednictwo i pomocnictwo techniczne w jakichkolwiek czynnościach z tym związane. Tak mówi embargo. Mamy do czynienia co najmniej z omijaniem embarga. Uważam, że te sytuacje powinny wyjaśnić służby polskie. Pan Morawiecki powinien spojrzeć przede wszystkim polskim górnikom i polskim obywatelom w oczy i powiedzieć polskim górnikom, którym tyle opowiadał o ochronie polskiego górnictwa, jak to się stało, że ponad 1 000 000 ton węgla z rosyjskich portów z obwodu leningradzkiego trafia na teren Polski. Nie ma pytań? Dziękuję bardzo. O, dziękuję.